Boże święty, co to jest? O, rzut granacikiem, znowu niezauważony betoniarze. Ostrzał z pantery Las Hossa. Las Hoss, ty betoniarzu. Cały blok betoniarzy tutaj pozostrzałem. Czemu oni się nie wycofują? Z tyłu Schwerer Panzer, z przodu Pandera. A więc kolejne przygody z Company of Heroes 2. A dzisiaj mamy 22 minuty bardzo dziwnego bloba. Gierka od GT 2x2 w przedmieściach Elst. No zobaczmy te bloby. OKW na Brytoli. No i zaczyna nam się bitwa. A grają dla nas Steph749 i Oliver.Boyle jako tutaj dwa razy wojska brytyjskie, takie poziomy. Kontra GT, widz, który nam to wysłał, pozdrawiamy, bardzo dobrze nam znany. I Bender, może Blender miało być, też jakieś dziwne dobre wieści. Cyferki. Można teraz użyć zdolności. Dwa razy OKW i super dobre wieści. No to zobaczmy kto co wybrał. Oliver jako pułk z... Pułk Sim City, operacja obronna, ulepszenie, placówki naprawcze, utrzymać szyki, salwa precyzyjna. A jego sojusznik ma do wyboru operację Straży Przedniej, pułk Artylerii Królewskiej i pułk szturmu Land Lease. Zmów paciorek szmatów, przepraszam, działa przeciw tego. Bendel, Blender, siły lądowe Luftwaffe, no, bardzo potężna, z Fallschirmjäger na czele oczywiście. I zrzec bomb dymnych ze sztuka sam, to jest świetny, jest najlepszy. I GT jako doktryna przełamania, ze Panzer Fesilia, szturm oficja, Jagd Tiger, wątpimy, żeby się pojawił, ale szturm, zobaczmy, przecież tak jest. Panzer Fesilia tutaj już się po kolei pojawiają. Czy chcę link? Kupię, kupię, jak już to kupię, tak bym powiedział, nie potrzebuję linka za chwilę. A tymczasem ostrzeliwuje nas piechota, wbiegli tutaj Vickers do domku, dwa Vickers nawet są już obecne na polu bitwy. Więcej kłopotu niż z babami. Tutaj na górze zabezpieczone paliwo, zabezpieczony punkt, ale mimo wszystko paliwo nie płynie. Co jakoś tak dosyć zabawnie. Będzie pierwszy pojedynek? Nie, jeszcze nie. Panzer Fesilia ciągle są produkowani. Na dole Kubelwagen. Znalazł tego Vickersa, no teraz pytanie brzmi tylko, czy będzie oflankowanie, czy... Aj, da sobie trochę nabić tutaj niepotrzebnie obrażeń, niestety właśnie Bender dopiero teraz zauważył. I połowa zdrowia tak naprawdę go to kosztowało. Szkoda, szkoda, bardzo szkoda, z łatwością można było wymanewrować właśnie ten tutaj karabin maszynowy. Czy wygrał? No to oglądaj, to się dowiesz. To jest właśnie cały tego. No właśnie, to jest najlepsza tajemnica. O, czy... Okej, okay, ciekawe, tutaj sekcja wycofana, dwa razy saperzy królewscy. Zaopatrzenie trochę kuleje. Tutaj ktoś się wbił. Kubelwagen wbił się na plecy alianckiej, trochę odcina tą dolną flankę, ale tam praktycznie tak nic nie mają zabezpieczonego. O, stanę na bliską odległość. Tutaj saperzy musieli przebiec przez naprawdę niekorzystny teren. Dalej są tak naprawdę bez osłony. Czemu nie podbiegli jak już to tutaj? Bardzo dziwne, może nawet cały jeden oddział zginie. Dziwne, bardzo, bardzo dziwne to było zagranie, szczerze mówiąc. Jak już to gdzieś tutaj podejść, może tutaj nawet za osłonę, żeby ich przepędzić, ale nie przez otwarte pole. W froncie flanki gotowi. No, tutaj też można było spróbować zabić tego sapera uciekającego, ale szansa została przespana, niestety. Przez tego Bendela, Blendera. Trzy oddziały Panzer Fesilia, Blobstein. Może tutaj udało się wejść chociaż jakąkolwiek osłonę. I tak to na razie wybijanie dosłownie. Wszystkie jednostki bez osłony. GT mogły się bardziej skupić na jednostkach właśnie tutaj, na drodze, z ujemną osłoną, żeby zadawać jeszcze więcej obrażeń. Szkoda, szkoda, że naprawdę nikt tutaj nie korzysta z żadnych osłon. Co się dzieje? To jest gra bez osłon, zakaz. Dżentelmeńska zasada, nie ma korzystania z osłon. Czemu oni nie zajmują, skoro w teorii dotykają tego punktu, ale jak widzimy, gra tego nie zalicza. Ostrzał od góry, Kubel trochę pomoże. I dopiero teraz próba wycofania się. Daj, niestety. Całe to natarcie się tutaj nie powiodło. Tak, było bardzo, bardzo dziwne zagranie. Granat zapalający w domku. Nie do końca chyba zauważony. Kubelwagen został zniszczony, nie zdążył się wycofać. Vickers z chaty go dojechał. Drugi też rozwalony, co się... Oba kuble w sekundę zniszczone. Okej. Zjadłem konia z kopytami, nawet zjadł Kubelwagena z kołami, ale no niestety został zniszczony. Boże święty, co to jest? Co to za plugastwo? Dlaczego oddział saperów królewskich ma Brena? O matko, to jest przeklęta gra, to już mogę wam z góry powiedzieć, widzowie, to już jest przeklęta gra. Po tym co widzieliśmy tutaj. Próbuję zająć jeden z naszych punktów. Ta wymiana ogniowa, ta walka, teraz saperzy królewscy z Brenem, to jest herezja. Znowu się zaczyna.
kiedy właśnie jakieś te herbaty coś ci dosypali po brytyjsku i nagle ci się odkleja. Tutaj w ogóle bardzo fajne zajmowanie punktu zwycięstwa, muszę przyznać, bardzo sprytne. Schowani za tym całym płotem. Budowa stanowiska moździerzowego. Chyba skończyliśmy. Tutaj jeden oddział Folksów, rzuc granatę, okej. Okay. Się chociaż przynajmniej pochowali się po tych osłonach, chociaż tyle. Natomiast Brytyjczycy tak nie wiedzą do końca, gdzie łazić. No, Sturmgewery to jest znacznie lepsza broń na bliski dystans niż właśnie steny. Wybuchy, eksplozje. Tutaj w ogóle też oko rozstawione zostało. Rzucony granat zapalający, ale raczej niepotrzebnie. Skampione stanowisko, też takie trochę wszystko tutaj zbyt pochopnie zrobione. Bardzo mocno ranna sekcja, ale udało się uciec. Tutaj chcieli zrobić stanowisko z Boforsem, ale też zostało ono zniszczone przez tych saperów królewskich albo zatrzymane. Prawdopodobnie nawet bardziej anulowane, żeby te właśnie pieniądze wróciły. Przeklinamy i się śmiejemy, ha ha ha. O, to już sensownie wygląda. Dwie sekcje z Wickersami, z Brennami. Blob tutaj prawie cały ulepszony na zestawy zwiadowcze. Op, i mamy pierwszy zrzut Fallschirmjäger. Gdzie tylko to zostanie zrobione? Gdzieś może na punkt, może gdzieś coś. Tak, gdzie granat chyba został taki, jest dupnięty. A nie, nie granat, coś tam po prostu dupnęło sobie. A, możesz pewnie, to nie było dźwięku. Dobra, udało mi się uciec. Panzer Fesylia. O, tu na amunicję. Tak szczerze, dobra, no niech będzie, ale... Ale to jest dosyć dziwne. Ulepszone na dwóch tutaj ludzików. Niebieski jeszcze nie może tutaj ulepszeń tak naprawdę dawać dla tych różnych stanowisk. I z góry jakiś atak się szykuje. Trzy te sekcje broniły paliwa przez długi czas i teraz będzie szturm. Szturm oficjalnie się nawet pojawił, żeby powstrzymać ten szturm, dużo szturmu. Ajajaj, panie oficerze, właśnie uwaga, tak podlas na te LKM-y, bardzo dużo obrażeń właśnie, trzeba się wycofać. Może dałby się tutaj rzucić jakimś granacikiem w sam środek. Ty, mnie się nie wycofują! Znowu na samym środku, bez żadnej osłony. A gewery są bardzo celne. Teraz cały blok postanowił wykonać zwrot w tył. MG34 również na plecach trochę uniemożliwi saperom atak. Jezu, taka mapa jest paskudnie pocięta. Bardzo dziwne. Jezu, ten w środku tutaj wlazł, nawet punkt zwycięstwa jest dla Niemiec. A mimo to Brytole tutaj jakby sobie kampią, do nie wiadomo po co. Tutaj coś... Ktoś gdzieś uciekł tym KM-em. Chyba, że Fallschirmjäger go tutaj dojechali właśnie, że po prostu szarżowali go, ten nie zdążył się rozłożyć i chyba tak by to wyglądało. Bardzo ładny atak na paliwo, Panzer Fesylia od GT tutaj bez problemu zabezpieczą ten punkt. To jest właśnie, widzicie, bloby, mamy trochę tytuł gry już, czyli bloby chodzą sobie razem, za rączkę. Fajnie, fajnie, dopóki nie wycofamy ich wszystkich, tak jak teraz widzimy. Cała armia jest w sztabie, mapę, kontrola nad mapą tak naprawdę jest zerowa, nie ma dosłownie nic, nawet nadziei. Wszystkie punkty mogą wpaść tutaj w ręce Niemców. Mamy działo piechoty? Tak jest, działo piechoty się pojawiło i jedno i drugie. A, czyli GT tutaj wraz z sojusznikiem ostrzeliwują te pozycje, dlatego pewnie ten Vickers też był tak bardzo ranny, uciekający. Czyli to jednak artyleria. Strzelają, strzelają, tutaj będzie właśnie granat zapalający w Vickersa, który akurat jest właśnie... patrzy się w drugą stronę. Bardzo dużo obrażeń. O, może nawet wszyscy zostaną spaleni w środku. Bardzo duży błąd i chyba... O, właśnie, dranie, cały karabin został spalony. No Jezu, tutaj wszyscy w te karabiny maszynowe, czy tam LKM-y bardziej wyposażeni. A tutaj to, co musiałbym na pewno powiedzieć GT, to właśnie trochę bardziej używać osłony. Zawsze, zawsze chcemy mieć osłonę, żeby nie tego, nie strzelali do nas jak do kaczek. I znowu, cały blob do wrotu. Nic nie może kontrolować, żadnej mapy. Już można byłoby tutaj pasywne ulepszenie zrobić. Tego wzmocnionego stanowiska. Zbyt celnie walą. Budowa placówki wysuniętej może być nawet ulepszona na tą zaawansowaną naprawczą i całe stanowisko. Wysunięte stanowisko. Zostaje unicestwione. Jezu, ten znowu się tutaj skampił do środka. No zachodzą was z flanki i tak no nie obrócisz się, w sumie jakieś granat mogły wlecieć do środka bez większego problemu. Tutaj też jest droga, więc negatywna osłona, fajnie byłoby podejść właśnie do jakiegoś murku lub czegokolwiek innego. Oficer tutaj propagandę strachu, tak? Czy no nie strachu do końca, ale jak to się nazywa do końca? Zmuszenie do odwrotu, okej. Niech będzie.
Uj, tu jest, wyżnęły gewery w odwrocie kolejnego KM-a. Został już tylko jeden. Stanowisko położone tym razem w trochę bezpieczniejszej pozycji, przede wszystkim przed działami Pepans. Uuu, Transporter's Flag. To też powinno się tutaj nieźle sprawdzić. O Jezu, chcieli na nowo go obsadzić i go zmasakrowali. Ci się tutaj przemknęli. Ciągle ten jeden oddział Felsimieger. Ale powinni wygrać, no oczywiście. Szkoda, że nie mają tego ulepszenia. To na pewno zwiększyłoby ich siłę ognia. Wtrzymać ogień, wtrzymać ogień. Ten blob, no to jest bardzo potężny blob, tylko gdyby był jeszcze trochę lepiej wykorzystywany, nie? No bo mieć armię to jest jedno, ale wykorzystać ją to jest drugie. Dlatego oni, no bez chowania się za osłonami, tak naprawdę to jest bardzo mocno zmarnowany potencjał. Śmieszne dźwięki. Nie mają oni chyba po dwóch tych brenów, tylko pojedyncze. No ale i tak, nie? No, taki blob trzeba gdzieś rozstawić za osłoną i wtedy napierdzielać, ile fabryka dała. Uuu, tutaj Schwerer Panzer! Ja pierniczę, to GT nie znam, tutaj niespodziankę zrobił dla Brytyjczyków i znowu cały blob w odwrocie. No, ten gościu nie robi praktycznie żadnych obrażeń. Ten cały Oliver, czy jak on tam? Nie, Stefan. No, patrzcie na to. Gówno. On co ten blob podejdzie, to od razu musi się wycofać. Tutaj trochę folksy oberwały. Ci naprawiają ten oko, błagam. To jest jakaś brytyjska patodeweloperka, naprawdę, blobowska jeszcze. Firma Blob i tego... Firma Blob spółka z o. Patodeweloperka INC. O, wiązka. Fuh. Ale to... będzie trochę bolesne, ale nie jakoś bardzo. Kolejne stanowisko? Okej. Tutaj ostrzał z białym fosforem. Obawiam się, że obsługa broni zginęła. Za 25, a usługa broni zginęła. Znowu pewnie gdzieś jakiś ten KM, nie? Kto by się spodziewał. A, tutaj pewnie jakiś... A nie, dobra, to są ci wycofujący się saperzy królewscy. Stanowisko zostało zaatakowane! Że ci tutaj tak długo kampią. Padnij, padnij, wiązka granatów wrzucona, niezauważone będzie, wybuchują jeszcze w stanowisku. I ucieczka. Transporter's Flag dosyć defensywnie tu jest grany. Młodzieże strzelają. Co to jest? Co to jest? Blender zrobił transporter ze szperaczem do wykrywania wroga przez mgłę wojny. Boże święta, ale czemu stoi w bazie? To jest naprawdę jakaś patogra. Więc panie Jareczku, proszę, proszę budować umocnienia, bo już mam na pana miejsce kolejnego Brytyjczyka. O, to są ci betoniarze z Anglii w ogóle może, to jest faktycznie. Betoniarze w Anglii pozdrawiają, robią z betonu te całe ten. Jo. Ci tutaj przemykają się, coraz więcej mają doświadczenia, więc coraz łatwiej będzie snajpować. O, ale ten Vickers raczej zatrzyma całego tego bloba. Pudło, pudło. Dobra, ten ze szperaczem trochę bardziej wyjechał. Blob betoniarzy, brytyjscy betoniarze idą na atak, są wykrywani. Jo, i stanowisko, też, ty betoniarzu. Transporter Flag, no uwaga na ten, na tego jednego piata, nie, jeszcze z góry, uwaga, nie. Ewakuacja. Cztery, co? Stanowisko z Boforsem w takim miejscu. Broniące praktycznie, no. Polksy. O, działa piechoty. Bacno, bardzo mocno tutaj trzepią tych biednych saperów, że w ogóle to zbiera nino, ten blob. Blob poszargany, potargany. Nie, nieuczciwy, nieakuratny, niesprawiedliwy. Jak tam armia GT? O, ja pierniczę, dobra, czołg ciężki już przyjechał. O, ci tutaj z tymi piatami. Jeszcze ostrzeliwanie ze Schwerer Panzer. Ten już wyjedzie, to rozwali wszystkie te umocnienia. To jest pewnie ten Lanshaus. Lanshaus. Zobaczmy. Ostrzał z pantery Lanshausa. Lanshaus, ty betoniarzu. Ale napierdziela tutaj do niej. Mógł ich rozjechać tak na... Dobra, teraz się wycofują. Kolejny, piąty oddział.
Tak, ci wrzucą sobie wszyscy do domku. Ale raczej cała reszta. Wszystko tutaj będzie niszczone. Felcz i Mieger wreszcie dostają dwa karabiny dodatkowe FG-42. Kolejny zrzut. Działo piechoty zostało zneutralizowane, czyli chyba tak tylko GT się tutaj ostał, czyli ten gość się pewnie nie cofnął, działa po prostu z kontrostrzału. A, w ogóle z kontrostrzału, ten fosfor, no tak. Zapomniałem, że fosfor go tam dojechał. O, rzut granacikiem, znowu niezauważony, betoniarze! Zasrańcy! Ty jobany betoniarzu. Oszmaniajcie mnie! Nie, nie, znowu tutaj tymi pijatami próbują zniszczyć tego Schwerer Panzera. Najlepsze, że nawet trochę zadają tych obrażeń, nie? No pijata jak już trafią, no to nie jest najgorzej, ale nie, 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 to jest tak karkołomne. 4-4! Tego bloba można byłoby właśnie próbować rozjechać, gdyby tylko Pantera miała tutaj zwłaszcza zryw bojowy. Można było fajnie zaszarżować na nich wszystkich, ja sobie, oni podchodzą pod to wszystko. No właśnie, Pantera nie nadaje się oczywiście do walki z piechotą. Jezu, cały blob betoniarzy tutaj pozostrzałem, czemu oni się nie wycofują? Z tyłu Schwerer Panzer, z przodu Pantera, wszystko tutaj niszczy, masakruje. O Boże. No to będzie koniec. Tak, dosłownie wszystkich. Tak, to koniec, Stefan się poddał po prostu, psycha mu siadła. Został zniszczony, Lasshos go dojechał, betoniarze wszystkich. No i to prawdopodobnie już koniec. Tutaj gdzieś jeszcze ten jeden czołg. No, Cromwell na Panterę. Z tyłu też jeszcze oberwał. GT Ober soldatów sobie przyzywa. No, Pantera tak z niego szydzi, że po prostu jeszcze nawet tyłem stoi do przeciwnika. Naprawy polowe. O. O, zniszczone główne działo. Umocnienia bite. To działo piechoty tutaj wspiera? No, powiedzmy, że tam to nigdy nie zostało na nowo obsadzone. Tutaj ten rozwalony. W sumie są dwa oddziały, więc mogą go szybko naprawić. Transporter od bota. Nawet bot nie ma już zasobów, żeby tutaj... tutaj wysunięta placówka broniąca jakże ważnego terytorium, niesamowicie. Temu tam pancerz odbija wszystko. I stanowisko... wszyscy zginęli, bo w środku jeszcze byli. Stanowisko betoniarzy. Jednostka saperów gotowa do działania. Transporter to też łakomy kąsek oczywiście. No, ale wydaje mi się, że to już taki definitywny koniec. Po prostu tutaj psycha totalnie siada. Afryken. Jakieś, nie wiem, flarki czy coś przyleciało. O. Pantery, bloby. Ostrzał skoordynowany ze sztabu. No, w to miejsce to sobie mogę. Punkty zwycięstwa, wiadomo, no może jeszcze nie mówią o tragedii. Ale to już jest tragedia, to mogę wam totalnie powiedzieć. Co, już tego nie da się raczej wygrać. Zwłaszcza jeszcze z botem, wydaje mi się, że ten Oliver lada moment to się podda. Może ten czołg nawet mu padnie i wtedy będzie mu smutno na tyle. Nie pamiętam, tak, Luftwaffe. Cary sobie przypomni. No tutaj ten atak na działko Bofors może być trochę bolesny dla tych biednych jednostek. No właśnie, tak naprawdę tylko granat dymny od pana oficera. Tylko wymaga przypięta, okej? Okay. Bronią małokalibrową chcą zmasakrować stanowisko. O, jest Pantera na wsparcie. Wzmocnienie budowli. Na tym tak naprawdę jeszcze gorzej, bo Pantera będzie mogła to masakrować. Ten się nie ruszy. No, jesteśmy gotowi na wszystko. Ostatnia armia brytyjska ją obserwujemy. Ostatnia armia betoniarzy ginie w smutny sposób. No, wystarczy jeszcze jeden strzał. Coś tu zostało jeszcze przyzwane. A, zrzut bomb dymnych ze Stukasa. To może przetrwało jakimś cudem.
Dzioty. Ucieczka. A, tu jeszcze ostrzał artyleryjski, tak, niszczy te wszystkie umocnienia i tyle. Gościu, Oliver składa broń. O matko święta, no to była bardzo dziwna i patologiczna bitwa, nie da się tego ukryć. Te bloby, które w ogóle nie działały, ten gościu. Stefan czy Oliver, którym ty byłeś? A, ten Stef, coś takiego. Strasznie smutne, nie? Zrobił bloba, praktycznie w ogóle nic nie zrobił w tej grze, bo cały czas musiał go cofać. A i tak, widzicie właśnie na jego obrażeniach, że w ogóle nie zabezpieczył mapy, nic nie zrobił. Te bloby były absolutnie useless. No i w ogóle te buildy, to wszystko, ci saperzy z Brennem, nie? O Jezu, no, pato deweloperka albo coś betoniarze, naprawdę. I tego nie da się inaczej nazwać. No i tyle, dziękujemy za uwagę, dziękujemy GTA, jak widać nawet staty pod koniec, kto tutaj robił największy rozpierdziel komu. I tyle, dzięki za uwagę i do następnego, ciach.